Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku magazynu z zakółka. Dzisiejszy magazyn poświęcam wyposażeniu auta, bez którego dzisiejszą jazdę ciężko sobie wyobrazić. Także w dzisiejszym odcinku podejrzymy, jakie funkcje ma nasze radio samochodowe. Zapraszam do obejrzenia. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku skupię się przede wszystkim na funkcjach tunera radiowego w naszym radioodbiorniku w samochodzie. Współczesne samochody mają zazwyczaj radia fabryczne, ale również wiele pojazdów ma radia niefabryczne, tak jak w tym dzisiaj prezentowanym. Wybór radii na rynku jest przeogromny. Nie będę tutaj mówił, nie będę tutaj wskazywał, jakie firmy wybrać. Ale dzisiaj przypomnimy sobie, może dla Państwa to są rzeczy oczywiste, dla niektórych może przydatne informacje, jak używać w ogóle tunera radiowego, z jakich funkcji korzystać, kiedy je włączać. Także zapraszam. Kablu. Współczesne radioodbiorniki, zarówno te fabryczne, jak i te kupowane telefon, w sklepie, inne urządzenia, można powiedzieć, że w 99% ale mają bardzo przydatna rzecz, na którą Państwu chciałem zwrócić uwagę, jest to funkcja RDS. Bluetooth. Jest to Radio Data System, wprowadzono na początku lat 80. system kodowanych informacji wysyłanych razem przez stacje radiowe razem z sygnałem radiowym do naszego odbiornika. Jakie mamy z tego korzyści? No, można powiedzieć, że sporo. Jeżeli Państwo pamiętają stare radioodbiorniki, które tego systemu nie mają, na wyświetlaczu na stałe wyświetlany był zakres częstotliwości, na jakim stacja nadawała i nic poza tym. Czasy się oczywiście zmieniają, oprócz ten system RDS, oprócz zakresu częstotliwości przekazuje nam również pewne informacje, które są wyświetlane na wyświetlaczu radioodbiornika. Te informacje to są takie jak na przykład nazwa stacji, jak również utwory, które aktualnie są grane w danej stacji. Ale również cały system RDS ma też ukryte pewne funkcje bardzo przydatne dla nas kierowców. I o tych funkcjach właśnie chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć, czy też przypomnieć. Podstawowa funkcja, może zanim do tej funkcji dojdę, zapewne zdarzyło się Państwu, że wyjeżdżając w dalszą drogę, gdy słuchacie ulubionej stacji radiowej, w pewnym momencie ten sygnał zaczyna zanikać. Trzaski, szumy. Jest to nic innego, jak po prostu kończy się zasięg masztu, z którego nadaje dana stacja. Mówię tutaj o stacjach ogólnokrajowych, które swój zasięg mają w całej Polsce. I tutaj nie jest tak, że dana stacja na jednej częstotliwości nadaje w całej Polsce. Polska jest usiana siecią stacji nadawczych o różnej sile nadawania i taka o takiej funkcji właśnie chciałbym Państwu powiedzieć, która umożliwi nam słuchanie na przykład stacji w długiej trasie. I ta funkcja w radiu praktycznie we wszystkich markach jest oznaczana z dwoma literkami AF. Jest to skrót w wolnym tłumaczeniu z angielskiego, czyli alternatywna częstotliwość. Taką funkcję właśnie warto włączyć w momencie, kiedy wyruszamy w długą podróż. Tak jak ja tutaj Państwo widzą, ja przełączam sobie, włączam i wyłączam tą funkcję i na wyświetlaczu również gaśnie bądź zapala się ten skrót. Jeżeli jeździmy non-stop w jednym miejscu, ta funkcja absolutnie może być wyłączona, ale gdy poruszamy się już
po dłuższych trasach po województwie, czy też jeszcze poza województwo wyjeżdżamy. Warto tą funkcję sobie włączyć. Na czym to polega? I znowu tutaj kłania się, to jest funkcja, jedna z funkcji systemu RDS. Jest to ukryta funkcja. Państwo mogą tylko ją włączyć bądź wyłączyć. Jak to działa? Tak jak Państwu mówiłem, stacje nadają w różnych częstotliwościach na różnych obszarach kraju. Podczas jazdy, podczas przemieszczania się, radio samoistnie wyszukuje inną częstotliwość tej samej stacji. W momencie, kiedy przemieścimy się z nadajnika bliżej silniejszego nadajnika, radio automatycznie, niezauważalnie dla nas, przełączy się po prostu na silniejszy sygnał. Dzięki temu mamy możliwość podróżowania bez szukania naszej ulubionej stacji. Widzą Państwo, jak dużo jest tych masztów nadawczych. Ile tak naprawdę pracy nasze radio musi włożyć, żeby znaleźć ten najlepszy sygnał dla siebie. Dlatego ta funkcja jest bardzo, bardzo przydatna w długich podróżach. Nawet jadąc z Suwałk do Warszawy, proszę zobaczyć, ile masztów mijamy, ile razy radio tak naprawdę niezauważalnie powinno się nam przełączyć. I dzięki temu będziemy cieszyć się słuchaniem naszej stacji bez konieczności przestrajania radia. Kolejną funkcją wartą uwagi w radioodbiorniku jest to funkcja wiadomości drogowych. Różne firmy różnie nazywają to w swoich urządzeniach, ale zazwyczaj jest to skrót TA bądź TP. Ja włączę w tej chwili w naszym radioodbiorniku tą funkcję. Jak TA włączam. Co się teraz dzieje? To jest taki stały nadzór, z wiadomości drogowe. Stacje radiowe przed nadawaniem jakichkolwiek wiadomości drogowych powinny taki zakodowany sygnał wysłać w eter razem z sygnałem swoim radiowym, do tego, aby tuner w naszym odbiorniku mógł sobie, to jest taki znak, sygnał dla niego, żeby przełączyć się na taką stację, która nadaje aktualnie wiadomości drogowe. To jest specjalnie funkcja skierowana przede wszystkim do kierujących. Pewne komercyjne stacje zauważyłem, rzadko, ale zdarza się, że nadużywa tej funkcji do innych celów, czyli radio mi się po prostu przełączyło i zamiast wiadomości drogowych usłyszałem reklamę. Ale mówię, to są sporadyczne sytuacje i mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Do takich informacji drogowych warto też oczywiście je mieć aktywne. W niektórych radiach można też do takiej funkcji ustawić sobie głośność, jaką chcemy mieć przy odbiorze takiej wiadomości. I tutaj na przykładzie tego radia też taką rzecz mogę sobie ustawić, czyli włączam sobie AF, włączam sobie wiadomości drogowe, ale również i TA VOL, czyli głośność tych wiadomości, które zostaną przełączone, mogę sobie ustawić. I ta głośność, niezależnie czy radio będzie wyciszone, czy też nie, ono zostanie odtworzone na ustawionej przeze mnie głośności. Dodatkowo jeszcze powiem, podstawową częstotliwością, na której najczęściej nasze stacje radiowe nadają, są to fale UKF, czyli popularnie nazywane FM. Dużo stacji nadaje w tym zakresie, dlatego w radiach mamy możliwość, choć klawiszy jest akurat w tym modelu 6 do zaprogramowania sobie stacji, tak naprawdę mogę ich 18 zapisać. Dlatego gdy Państwo zapoznają się z danym sprzętem, możemy się spotkać z taką rzeczą jak FM1, FM2, FM3. To nic innego jak ten sam zakres UKF, z tym, że z możliwością po prostu zapisania kolejnych stacji, większej ilości po prostu stacji, bo niestety tych klawiszy jest 6, czasami 8, raczej nie więcej. Co jeszcze
Czym się jeszcze kierować, może też powiem, przy zakupie radia? Otóż musimy sobie dobrać to radio do własnych preferencji. Jak, z czego chcemy korzystać? Jeżeli korzystamy z płyt CD, no to wiadomo, że musi to być z możliwością odtwarzania. Akurat ten model nie posiada wejścia na płytę CD, ale posiada inne, bardziej przydatne moim zdaniem, bo płyty CD powoli wychodzą z takiego powszechnego stosowania. Tutaj źródła dźwięku są, oprócz oczywiście tunera radiowego, możemy jeszcze sobie otworzyć muzykę z pendrive'a, możemy sobie po kablu AUX wyprowadzić, podpiąć sobie telefon czy też inne urządzenie i otworzyć muzykę. Ale bardzo przydatna rzecz, na którą Państwu chciałem zwrócić uwagę, jest to funkcja Bluetooth. To nie jest już droga rzecz. Radia z Bluetoothem naprawdę już są w bardzo przystępnych cenach. Oprócz tego, że możemy sobie sparować swój telefon, swój smartfon na przykład z radiem i odtwarzać muzykę z telefonu, ale również na przykład ten model ma wbudowany zestaw głośnomówiących, co pewnie już Państwo zauważyli, po zielonej słuchawce i po czerwonej słuchawce. Dokładnie służy do tego, do czego w telefonie, czyli do odebrania połączenia bądź odrzucenia, jak również do wybierania ostatnio wybieranych numerów. Radia z taką funkcją oczywiście muszą mieć wbudowany mikrofon. W dwojaki sposób to firmy rozwiązują. Bądź mikrofon jest bądź wbudowany od razu w samo radio, bądź na osobnym kabelku zewnętrzny mikrofon przypinany gdzieś przy lusterku, przy tapicerce również jest stosowany. Ten model, tak jak Państwo widzą, ma wbudowany mikrofon już w panelu przed nim. I powiem, że świetnie się sprawdza. Warunek przy uruchamianiu radia musi być Bluetooth oczywiście włączony w naszym telefonie. Wtedy automatycznie radio znajduje telefon i się z nim łączy. I podczas gdy próbuje ktoś się do nas dodzwonić, radio automatycznie przełącza się na tryb rozmowy. Także bardzo, bardzo przydatna funkcja. Warto zwrócić na nią uwagę z tego tytułu, że tak jak Państwu już w niejednym magazynie mówiliśmy, wysokość mandatu za rozmowę przez telefon komórkowy bez używania zestawów głośnomówiących bądź słuchawkowych jest to oczywiście 200 zł. Dlatego warto o tym również pomyśleć przy wyborze radia. Oczywiście, jeżeli mamy radio fabryczne, za dużo nie mamy możliwości wyboru, bo jest jakie jest. Sam zestaw, jeżeli nie posiada radio, choć współczesne auto naprawdę już w wielu modelach jest to fabryczne wyposażenie. Wspomniałem dla Państwa dzisiaj tylko o absolutnie podstawowych funkcjach tunera radiowego, bardzo przydatnych zresztą. Warto, abyście Państwo zapoznali się ze swoim sprzętem, bo tych funkcji jest dużo więcej, również przydatnych. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania sprzętu danego, jakim dysponujecie, jakim macie. Także zapraszam do lektury na temat swojego sprzętu. A teraz tradycyjnie na koniec, na zakończenie zapraszam na filmiki. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że po obejrzeniu dzisiejszego odcinka będą Państwo wiedzieli, do czego niektóre funkcje w Waszym radiu służą. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.